miłości moc, miłości moc, miłości moc. Świat rodzi się na nowo. Tym razem rodzi się dokładnie tak, jak powinien, zgodnie z boskim źródłem. Odradza się bowiem czystą kreacją. Rodzi się na nowo z każdym dniem, z każdym wschodem słońca i z każdym wschodem księżyca, pełnią sztuki, kreacją, tym, co w każdym człowieku jego iskrą. Dlatego też, zanim przejdziemy do zrozumienia, zanim połączymy się w dźwięku i w zrozumieniu tego, o czym aniołowie płyną ku ziemi swoim światłem, odnajdź w sobie światło, odnajdź w sobie iskrę, zobacz siebie jako tę iskrę, która wychodzi z Polski i wszędzie tam, gdzie dochodzisz, tam emanujesz sobą. Tam rozdajesz swój talent, tam lśnisz tym, czym najpiękniej jako istota na ziemi potrafisz. Tak oto, mocą trzech czasów trzech, z domu przeszłości, z tu i teraz i z czasu przyszłego. Niech odrodzi się w tobie iskra i złóż sobie życzenia na codzienne urodziny. Niech dobro, niech miłość, niech moc, kolekcjonuj te blaski, albowiem są tu dla ciebie, jeżeli nikt ci ich dzisiaj nie dał, tak oto dostanie ode mnie, otrzymaj je od siebie, otrzymaj je od świata, bo blaski, które widzisz na zewnątrz, przypomną ci o tych, które masz w sobie, które masz w środku, które są Twoim naturalnym, przepięknym istnieniem, zgodnym z Bogiem, zgodnym z Twoją przyczyną, prowadzącym do Twojego celu. Oto świat odradza się artystami i każdy odnajduje w sobie to, co sprawia mu radość i dobro w świecie, co jest w stanie w każdym momencie przywołać w tej osobie najwspanialsze światło i manifestację tego, co szczęśliwe. I tak oto jesteśmy tu po to, a w wodzie świata jest już obecne i bardzo głośne nasze zrozumienie o tym. To właśnie tego odkrycia, odkrycia tego, że jesteśmy kreatorami życia, odkrycia swojej kreacji. Tego bali się, patrząc na ludzi, wszyscy ci, którzy próbowali ludźmi rządzić, najpierw tworząc z nich jednorodną masę, a następnie dzieląc ich, wyolbrzymiając różnice między nimi, bądź kreując je sztucznie, a następnie odbierając po kolei wszystko to, co dziś, jako życzenie od magii, otrzymaliście w dedykacji iskier. Dobro, miłość i moc. Oto, co jest potrzebne, by sztuka rozkwitła. Każdy, kto czuje się wsparty w swoim tworzeniu, chociażby przez siebie lub przez uważność wroga, każdy, kto czuje potrzebę, by wyrazić się głośniej, by dać siebie światu, by inni odebrali to, zrozumieli, poczuli. Każdy taki, każdy ty jesteś kreatorem.
I tak oto nasz świat polega na kreacji. To z niej wzięliśmy się. To z połączonego światła matki i ojca połączyła się krew matki i ojca i następnie nastąpiłeś ty. I to światło dochodzi teraz do głosu. I dlatego, od kiedy tylko istnieją środki masowego przekazu, a nawet i wcześniej, od kiedy istnieją plotki, a jeszcze wcześniej język, artyści wydarzali się publicznie. Artyści wydarzali się na oczach wszystkich. Artyści potrzebowali uznania dla swojego mistrzostwa i sztuki, by inni chcieli szkolić się, pomnażać swoją jakość, dojrzewać i rosnąć, by też pewnego dnia poczuć to, co czują artyści, których sam podziwia. Oto artyści wskazują kierunek rośnięcia. A więc dokładnie, kierują cię tam, gdzie twoja ulubioność tego, co robią, ma swoje szczyty. Czy znają je oni, czy też jeszcze nie? Artyści pokazują ci kierunek, w którym się rośnie, w którym ewoluuje sztuka. Kierunek, za którym możesz podążyć jako odbiorca, bądź z którym możesz wejść w polemikę jako artysta z tej samej, bądź z innej dziedziny. Oto sztuka, która ze słońca i z księżyca ubrana w dzień i w noc, stworzona z czasu artysty, powstaje ku życiu. Pamiętaj, by tworzyć, by być artystą w tym, w czym tylko potrafisz przynieść piękno, przebudować coś wyżej, dokonać symetrii w świecie. Czy będzie to wspaniały, piękny posiłek? Czy harmonijne przejście z przystanku do domu? Czy wspaniała muzyka, którą utworzysz patrząc na rzeczywistość? A to jesteś kreatorem. I w świecie, który sam w sobie dzieje się jak muzyka, fraktalizując coraz to wyżej, jak kalejdoskop, odbiegając w kolejne barwy i kolejne łącząc ze sobą. Tak oto jesteś wydarzeniem, które ma imię i nazwisko, a nawet datę premiery. Sztuka to najwyższy sposób, w jakim człowiek może spędzić czas. I czy to sztuka magii, czy muzyki, tańca czy teatru? Czy to sztuka życia i prostych, pięknych, codziennych czynności i gestów? Tak człowiek, który jest w sztuce, kreuje. Jest w boskim tworzeniu na ziemi, jako na górze, tak i na dole. Pokazuje dokonanie. Pokazuje i oznajmia to, co od zawsze do zawsze Bóg przekazywał życiem proroków i każdym jednym inspirował i każdym uczył, lecz nie do każdego dotarło to i dziś wielu przekrzykuje się w dawnych słowach, a niewielu choćby w jednym zrozumieniu. Oto żyjemy na ziemi, która ma obfitość wszystkiego, co istnieje. Jeżeli istnieje, z pewnością istnieje tutaj.
istniało do teraz, bądź jest możliwość istnieć teraz. Albo co więcej, masz możliwość Ty, jako kreator, powołać to do istnienia, gdy zechcesz. Oto my, promienie Boga na ziemi, to jest tacy, którzy obdarzeni rękoma, umysłem, ludzkimi organizmami, poruszamy się, każdy wedle swego wyboru, wedle swojego stylu i możliwości, które sam kształtuje, pośród swoich dni. I wszystko od początku do końca zależy od nas. To, czy damy sobie prawo tym żyć i to wiedzieć. To, czy pozwolimy sobie już teraz mieć do tego dostęp. Jak i to, czy cokolwiek zrobimy z tą informacją, to również należy do nas. Nad tym również mamy pełny wachlarz możliwości. I mało tego, żadna z nich nie jest ani zła, ani dobra, ani prawidłowa, ani nieprawidłowa. Ale każda z nich kształtuje Cię i dokona efektu. I z pewnością tylko jedna z nich, ta, którą poczujesz i wybierzesz, jest Twoja. Rozpoznaj więc w ciszy albo w dźwięku, w zgiełku dnia albo w nocnym śnie, co oznacza Twoja unikatowość. Dlaczego akurat Ty zdarzasz się Ziemi w tu i teraz? Co takiego niesiesz? Co umiesz przemieniać? Co odkrywasz i po co sięgasz? Jakie są Twoje metody artystycznej sztuki? Jakie wzory piękne wpisałeś w akaszę dla całej ludzkości? Czy było to mistrzostwo w dźwięku i śpiew, albo granie na instrumencie? A może harmonia innego rzędu? W słowach, w sylabach, w myśleniu, uśmiechach? Czy może to sztuki wizualne są Twoim polem realizacji? A może coś zupełnie innego? Poczuj siebie. Odnajdź dom pomiędzy tymi dźwiękami i pozwól sobie prosto do celu. Dokładnie tam, gdzie wiodą i gdzie noszą nas te energie, przygotowujące do pełni w strzelcu, przygotowujące do osiągnięcia tego, po co jesteśmy na ziemi. Tak Ty, łącząc się z tym czasem i oglądając to później, a więc zabierając go z pewnością, odnajdź w sobie tę moc. Pozwól sobie połączyć się ze sobą w pełnym zachwycie nad tym, co w życiu oznacza Twoje imię. Jakim sobą siebie jesteś? Co Ty jako arcydzieło duszy dokładnie znaczysz w świecie i dla siebie?
Pozwól sobie odczuć potęgę, która rośnie, gdy Ty obserwujesz siebie, doświadczasz siebie, rozpoznajesz siebie jako arcydzieło, swoje własne, swojej duszy, jako manifestację siebie na ziemi, odzwierciedlenie swojego światła w materii. Pozwól sobie zobaczyć, ile do tej pory kolorów w świecie powstało, ponieważ Ty. Ile wzorów powstało, ile melodii, ile ruchów, ile gestów i co przyniosły. Ile zapachów i jakie. Ile piękna w każdym rodzaju. Ile wartości i ile nie wartości, a po prostu informacji. I każdy dźwięk może być piękniejszy, bądź bardziej pełen siebie, bardziej harmonijny i współgrający z innymi. Każdy smak z pewnością mógłby być bardziej wyrazisty. Wszystko, na co patrzysz, jeśli można to zoptymalizować, z pewnością należy. Tak oto Ty jako człowiek jesteś w świecie po to, by swoją kreacją, swoją wizją, swoją inspiracją ten świat zmieniać. By ustanowić siebie sztuką siebie i tak jak sztuka potrafi zmienić czyjś punkt widzenia, czyjeś emocje, a nawet czyjeś życie i zdrowie. Tak Ty jako sztuka przynieść te zmiany w świecie, która potrzebna. Wszędzie tam, gdzie sięgasz. Wszędzie tam, gdzie Twoje istnienie ma obecność w innych, ma obecność w czasie i w przestrzeni. Pozwól sobie na to, jakiej sztuki pragniesz doświadczyć, a nie było Ci dane? I odbiorcą jakich sztuk jesteś? Co podziwiasz? Jakie sporty? Bądź jakich mistrzów dźwięku? A może piękno i sztukę osobistą? Wibracje konkretnych osób? Spędź czas w świecie, teraz, sobą, swoimi myślami, swoim własnym czasem, jako koneser sztuki, którą ten świat przynosi. W jakie sztuki, w jakie dzieła sztuki, w jakie akty sztuki i dokonania udało Ci się ucenić z tego życia? Kto jest ich autorem? Jeśli potrzebujesz, jeśli tak czujesz, jeśli chcesz, wyślij błogosławieństwo do tych, którzy swoją sztuką zainspirowali Cię i którzy pojawiają się dokładnie w tej wizji,
tej medytacji, w tym połączeniu? Co spowodowało Twój zachwyt? Jakimi aktami sztuki udało się w wodzie Ciebie urosnąć najszczęśliwszy, najprawdziwszy zachwyt, a może nawet motywację, by również się rosnąć w tym kierunku? Spędź czas we wdzięczności do mistrzów, do tych, którzy sztuką zmienili Twoje życie. I pamiętaj, by zawsze docenić ich sztukę. Choć kliknięcie lajka to tylko symbol, jest on ważny. Wskazuje aktywność. Wskazuje, iż faktycznie to Ty po drugiej stronie tego odbiornika odebrałeś to, co do Ciebie wysłane, i pokazuje Twoją reakcję. Pokazuje, czy uceniasz się w to i bierzesz, czy też odrzucasz i nie chcesz. Jeżeli pragniesz podziękować, skomentować, połączyć się chociażby w komentarzu, który przyniesie komplement, pamiętaj o tym w swojej rzeczywistości. Pamiętaj, że taki Twój komentarz, dokładnie Twój, być może uratuje kiedyś życie Twojemu artyście bądź artystce. Jeżeli coś otrzymałeś, miej gotowość zwrócić to chociażby wdzięcznością, taką sztuką siebie, takim pięknym siebie, jakim umiesz. I czy widziałeś piękne ogrody, czy wspaniale urządzone pomieszczenia, czy szczęśliwie istniejącą ze sobą rodzinę? Tak oto zobacz, jaka sztuka, a więc kreacja z czynienia człowieka, kreacja prowadzona talentem bądź pracą, powstała dzięki temu w świecie. Artysta, który doceni sobie sztukę jako ten, który widzi, i ta, która widzi, jaką wartość przynosi swoją kreacją, wiedz, że jesteś nauczycielem tego, co umiesz, tego, co udało Ci się już wprowadzić w tkankę świata,
tego, co reprezentujesz. Uczy się od Ciebie każdy, który spojrzy. Każdy, który może tym zrekombinować się wyżej. Spojrzeniem, usłyszeniem, poczuciem. Tak oto bowiem ludzie jako wspólna jedna woda świata dla danego czasu, tkanka życia, połączeni każdy jeden swoją rzeczywistością z drugim obok, a więc i wszyscy wspólnie płynący w górę czasu. I tak oto życie Ziemi toczy się niezmiennie nami, w naszych imionach i nazwiskach, w historiach i wyborach. Tak oto każdy z nas wnosi zmianę i każdy, kto świadkiem tej zmiany, kto świadkiem tej sztuki, może na nią zareagować, przyjąć lub odrzucić, ucennić się w nią, wziąć ją z zachwytem lśnistym aż po brzegi molekuł, albo zaprzeczyć i odjąć od siebie. Bo tak oto mamy decyzję i każda sztuka, choć wpisze się w nas na zawsze i na zawsze będziemy ją zawierać, jej istnienie jest bowiem wzajemne z istnieniem tym, który sztuki doświadcza. Tak jedna będzie nas budować na zawsze i ucenimy się we wszystko, co niesie, a inna posłuży nam tylko i wyłącznie do tego, by wyrzucić ze swojego życia to, czego nie chcemy, dając wzór, by rzeczywistość postąpiła za naszą decyzją. Gdy unikasz określonych przekazów, dokładnie w ten sposób rezonujesz z rzeczywistością. Wskazujesz, czego nie chcesz zawierać do tego stopnia, iż, uwaga, ze swojego wyboru nie zawierasz. Oto moc bycia selektywnym. Artysta nie weźmie do stworzenia obrazu wszystkiego, co przyniesie mu jego pomocnik. Weźmie to, co jest mu potrzebne. Tak samo jak muzyk nie weźmie wszystkich dźwięków, które są. Weźmie te, które poczuje we wspólnym istnieniu, które się komponują ze sobą. Oby. Tak poeta nie weźmie rozrzuconych liter i nie poskłada ich tylko i wyłącznie dlatego, że dobrze ze sobą wyglądają. To robią politycy na Twitterze. Prawdziwy poeta nie poważałby się nigdy. Każdy z nas w tym, co reprezentuje, w każdym jednym momencie, gdy może błysnąć i uśmiechnąć tym inną osobę, jest właśnie takim magiem, który sztuką uczy i rekombinuje świat wyżej. Być może właśnie od takiej osoby jak ty, osoby o takich zwycięstwach, osoby o takiej odporności, osoby o takiej magii i mocy. Ktoś w świecie potrzebuje tego puzelka energii właśnie teraz. A gdy obecna jest w świecie twoja sztuka, to czy jesteś osobiście przy tej osobie, czy też na drugim końcu świata? Możliwe jest, by osoba ta otrzymała. A sztuka zawsze jest połączona ze swym twórcą, połączona z jego imieniem, z jego sławą, z jego życiem. Jak wielu artystów skreśliło swoje głosy i cudowne, piękne dokonania paskudztwem swojego życia i tym, że codzienność zaprzeczyła sztuce. Jak wielu osunęło się w niepamięć historii, nie będą już cytowani, bo podążyli za niskimi instynktami. Jak wielu to zrobiło i choć wyszło to po latach, historia zdaje się milczeć i nadal dzieci mają czytać ich książki i baśnie w szkołach. Tak oto człowiek, każdy jeden ty, każde jedno ja. Człowiek wybiera, co zawiera. Daj sobie ten wybór. Jeżeli nie czujesz, że chcesz zawierać daną książkę, nie zjadaj jej oczami do głowy. Nie przenoś jej w siebie i do siebie.
To samo dotyczy każdego jednego impulsu, który może dotknąć Ciebie i Twojego układu nerwowego, jak i po prostu życia, czy odbierasz to świadomie, czy nie. Jako artysta przede wszystkim dbaj o swoją jakość. I choć daleka jestem od powiedzenia, iż ludzie mają jakość niższą i gorszą, to jestem bardzo blisko powiedzenia, a właściwie w punkt, że ludzka energia ma jakość wysoką lub niską, w zależności od tego, jaki człowiek ją emituje. Czy jest to człowiek postępujący za swoimi słabościami czy szlachetnościami? Czy jest to człowiek konsekwentny i zdyscyplinowany, czy też kompletnie rozmyty i zupa? Czy jest to człowiek, który ufa swojemu talentowi i dowiaduje się z przyszłości sztuki, o czym jego muzyka? Czy raczej ktoś zaplanowany, kto w laboratorium dowiedział się, jak stworzyć modę i tempo za tym postępuje? Tak oto wszystko jest w naszej sztuce, w sztuce nas, widoczne, właściwie można powiedzieć szczęśliwie wyeksponowane, dane w oczy i w każdy zmysł. Jak to dana jest sztuka? I tak oto, dlaczego tak wiele o sztuce? Bo sztuka to wolność, a odkąd środki masowego przekazu istnieją, tak oto usiłują dokładnie postawić sztukę w jej odwrotność. Pieniędzmi i władzą, sławą i narkotykami, wszystkimi pokusami i krzywdami świata, ludzie, którzy przyszli na tę ziemię lśnić lub jeszcze wyżej, aniołowie, którzy ubrali się w życie człowiecze, by przynieść w swoich głosach, w swoich uśmiechach, w swoich wyglądach, w swoich słowach to, co od Boga płynie ku ludziom, tacy oni wpadli w pułapki świata Hollywood i bardzo często, nie ocaliwszy swojej czystości duszy, zaprzepaścili to, co niosą. Tak oto bowiem, dary Boże, talenty zesłane, by cieszyły i by uzdrawiały wszystkich tym, że dokładnie taką uwagę przyciągają i to, co przez nich płynie, zgodne z boskim, daje ludzkości, co potrzebne. Takie talenty na ziemi bardzo często dostają się w szpony, w łapy, w pułapki tych, którzy wibrują niżej. Tych, którzy widzą już tylko pieniądze i tak jak przemysł muzyczny, zarabiający cały przemysł, 20, 30 tysiąc osób na jednej osobie z talentem, tak ludzie często, gdy otaczają kogoś z talentem, starają się z tej osoby żyć, dopóki ona nie padnie. Starają się z tej osoby wyżywić swoje życie, zamiast poszukać talentu w sobie, bo to wymaga pracy, bo to wymaga odnalezienia tych warunków, bo to wymaga autocierpliwości i obserwacji, bo to wymaga czegokolwiek. I choć talentu nie da się ukraść, da się ukraść czas. Gdy ktoś swoim talentem przewidziany jest przez Boga, by dotrzeć do ludzkości i uzdrowić ludzkość swym głosem, a tak oto głosem tym musi wykrzykiwać to, co wcale nie jest zgodne ani z sercem, ani z tym, co płynie od Boga, tak oto artysta taki, choć jego jakość jest zgodna z boską, która wysłana, ubiera ją w dźwięk inaczej. I albo nie dotrze to tak, jak miało dotrzeć, albo zupełnie w odwrotności zostanie ludziom wmówione. Dlatego pamiętajmy, bardzo ważne jest, żebyśmy bardzo postępowali za swoim instynktem i żebyśmy nie byli bierni. Unikanie przekazów, z których nie chcemy się składać, jest wyborem i wyjściem, lecz możemy równie dobrze, gdy czujemy się na siłach i wiemy jak, oczyszczać te przekazy w imieniu całej obecności tej i tej informacji w Tobie, na jej obecność w świecie,
niech światło. I gdy jesteś w rytuale anielskim, tak wówczas otwórz drzwi Bogu i aniołom, by dokładnie zadziałały, bo nikt być może nie wypowiedział tego wcześniej, a to dokładnie to, co powinno i co może się wydarzyć. A teraz już bez mojego głosu, a z Twoim wewnętrznym, który obudził się, być może po bardzo długiej drzemce, poczuj siebie dzisiaj. Poczuj, jakim sobą siebie jesteś dzisiaj. Czy czujesz, że możesz nazwać się arcydziełem swojej duszy? Jaka sztuka Ciebie jest najbardziej obecna w świecie? To Ty wybierz swoją wolnością, o czym wydarzysz te kolejne minuty, gdy dźwięk wody i ziemi odnajdą harmonię. I niech Twoja woda na ziemi, a więc Twój czas na ziemi, był, jest i będzie najwspanialszą sztuką Boga.
miłości moc, miłości moc, miłości moc. Miej obecność w sztuce siebie, w sztuce innych ludzi, w mistrzostwach. Rozpoznaj swoje ulubione mistrzostwa dla domu każdego ze zmysłów. Mistrzostwa dla domu zapachu i smaku, dotyku i wzroku. Odczuj, w jaki sposób świat zapisał się w Tobie najwyższą jakością, najwyższą kreacją innych ludzi i najwyższą naturalną jakością, a przede wszystkim Twoją ulubioną w tych królestwach. I to, co Ty doceniasz, wiedz, że wcale niekoniecznie, choć mistrzowskie, musi być i będzie doceniane przez innych. Bo to Ty składasz siebie jako kompozycję świata z tych mistrzostw, które cenisz, do których chcesz ewoluować i rosnąć, które chcesz zawierać. Które są dla Ciebie na tyle ważne, by wydać na nie swój ziemski czas. Jedyne życie, jakie masz. I czy to piękno i sztuka natury, przejawiona w kwiatach, w owocach, w korzeniach i w koronach drzew? Czy to piękno, do którego przyczyniło się tysiące istnień, piękno zmieniającej się ziemi, piękno świata, w którym żyjemy, a więc w przyszłości wszystkich czasów. Czy to takie bądź inne piękno, zawieraj je z pełną świadomością, z pełną wiedzą o tym, jak bardzo jest cenne, z ciepłem i ze światłem o tym. Bo tak oto świat odradza się sztuką. Świat odradza się artystami. Świat odradza się darami, talentami, tym, co dano od Boga. Pozwól sobie poczuć, jak odradza się Tobą w Twoim życiu. I Twoim życiem. Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Dokonało się.